Wir haben in dem Lied gesungen, Herr, wenn um dich allein die Herzen sich bewegen. Śpiewaliśmy w tej pieśni o tym, że serca są wokół Pana zgromadzone. Tylko wokół Niego. Und ich habe es auf dem Herzen, etwas von der Anziehungskraft des Herrn Jesus zu sagen. I mam na sercu powiedzieć coś o tej sile przyciągania serc przez Pana Jezusa. Und es an einem Beispiel zu zeigen aus dem Alten Testament. I pokazać to na pewnym przykładzie ze Starego Testamentu. Und zwar in dem Leben eines Mannes. I to w życiu pewnego męża. Der auch eine große Anziehungskraft hatte auf andere Männer. Który również miał wielką atrakcyjność, wielką siłę przyciągania innych ludzi do siebie. Wir lesen aus 1. Samuel 22. Przeczytamy do tego z pierwszej księgi Samuela 22. Und dann wollen wir sehen, wie diese Männer, was sie getan haben, weil sie ihren Führer, ihren Anführer liebten. I później przyjrzymy się czynom tych mężów, których dokonywali z motywu miłości do swojego przywódcy, do tego przewodnika swojego, którego miłowali. Und dann wollen wir sehen, wie sie dadurch verändert wurden. I będziemy mogli jeszcze się przyjrzeć temu, jak to właśnie ta miłość i te czyny, które wykonywali, jak one ich przemieniały. Wir lesen 1. Samuel 22. W 1. Samuelowej 22 będziemy czytać. Die ersten zwei Verse. Najpierw przeczytamy dwa pierwsze wiersze. Bis hierhin und er wurde ihr Oberster. Ja, ja. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym, jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni. A on został ich przywódcą. Ja. Wir sehen hier zwei Dinge. Dwie rzeczy tutaj widzimy. Das erste, sie wurden zu David gezogen. Pierwsze, że zostali przyciągnięci do Dawida. Wie kam es, dass David auf diese Männer eine solche Anziehungskraft ausübte? Jak to się stało, że Dawid naraz tak wielką siłę przyciągania serc tych mężów, tych ludzi miał w tym momencie? Um das zu verstehen, müssen wir sehen, wer waren diese Männer? Was waren das für Leute? Aby to rozumieć, musimy przyjrzeć się temu, kim byli ci ludzie. In Vers 2 lesen wir, sie waren bedrängt. W drugim wierszu czytamy, że to byli uciśnieni. Das heißt, sie hatten Druck von außen. To znaczy, że to byli ludzie, którzy przeżywali napór różnych problemów z zewnątrz. Sie hatten Gläubiger, das heißt, sie hatten Schulden. To znaczy, dalej oni byli zadłużonymi. Und jeder, der erbitterten Gemüts war. I to byli ludzie, w których sercach było rozgoryczenie. Sie hatten vielleicht Depressionen, sie waren mental fertig, sie hatten ein erbittertes Gemüt. Oni mieli może różne depresje, jakbyśmy to dzisiejszym językiem powiedzieli. Po prostu byli ludźmi, którzy byli mentalnie już skończeni, po prostu załamani, o tak byśmy powiedzieli. Warum kamen diese Leute jetzt ausgerechnet zum David? I dlaczego właśnie ci ludzie przyszli do Dawida? Das zu verstehen, müssen wir in das vorherige Kapitel schauen. Gdybyśmy chcieli to lepiej zrozumieć, to musimy popatrzeć do tego, co jest napisane w poprzednim rozdziale. Und etwas die Geschichte verstehen. I przyjrzeć się nieco bliżej historii. Das Volk Israel hatte einen König gewollt und bekommen. Mianowicie, stało się tak, że lud izraelski życzył sobie, chciał, żądał króla i też do tego doprowadził, że miał go. Dieser König war aber böse. Ale ten król był złym królem. Und Gott hatte gesagt, ich werde dir das Königreich wegnehmen und es einem anderen geben. Und das war David. I przez to Bóg zapowiedział, odbiorę tobie królestwo, a dam go innemu. I to był tym Dawid, tym mężem, któremu to królestwo przeznaczył. Und dieser König Saul. Ten król Saul, der wollte das natürlich nicht. On nie chciał się z tym w ogóle zgodzić. Und deswegen hat angefangen, den David zu verfolgen. I z tego powodu najpierw powiedział taki zamysł, żeby prześladować Dawida, usunąć go. Und es ging so weit, dass David um sein Leben bangte.
I tak dalece to zaszło, że Dawid naprawdę bał się o swoje życie wobec Saula. Und David flüchtet dann und er flüchtet sich sogar so weit, dass er Zuflucht sucht bei dem Achis, einem gegnerischen König. I tak mocno można powiedzieć, to napierało na Dawida, że Dawid uciekał przed Saulem i to nawet szukając pomocy u pogańskiego króla Achisza. Und dann machen sich die Feinde und auch die machen sich über David lustig. Wtedy wrogowie Dawida zaczęli po prostu sobie pokpiwać z niego. Sie sagen, oh, der mächtige David, jetzt ist er hier bei uns und versteckt sich bei uns. O, proszę bardzo, ten wielki Dawid, a teraz przychodzi tutaj i szuka pomocy u nas. Und David fürchtet sich. I Dawid bał się tych reakcji. Und denkt sich, jetzt geht es mir an den Kragen. Jetzt bin ich in großer Lebensgefahr. I mówi, teraz już mam tego po dziurki w nosie. Teraz po prostu naprawdę może się to źle skończyć. Und in seiner Not sagt er, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich verrückt. I w tym uciśnieniu po prostu powziął zamysł, że będzie udawał człowieka obłąkanego. Dann werden sie mich wahrscheinlich leben lassen. I wtedy prawdopodobnie powiedzą, a darujemy mu życie. Wir lesen Vers 14 von Kapitel 21. Er verstellte seinen Verstand vor ihren Augen und tat unsinnig unter ihren Händen und er kritzelte an die. Od 14 wiersza czytamy w 21 rozdziale. I zachowywał się przed nimi niepoczytalnie, udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. Was war das für eine Demütigung für den David? Jakżeż to było strasznym upokorzeniem dla Dawida. Können wir uns das vorstellen? Możemy sobie to wyobrazić? Die Leute lachten sich über ihn kaputt, das ist ein Verrückter. Po prostu ludzie naśmiewają się do rozpuku nad nim, widząc go w obłąkanym stanie, jak mniemali. Ale naprawdę się z niego naigrywali, jak tylko się dało. Aber das war genau mit auch ein Grund, warum diese Männer jetzt wussten, zu dem David können wir hingehen. Ale to dokładnie było też tym powodem, dlaczego ci ludzie później, którzy przyszli do Dawida, wiedzieli, do Dawida możemy przyjść. Der David hat harte Zeiten durch. Bo Dawid ma za sobą twardy czas. Der hat sich selbst so demütigen müssen da. On musiał tak się dać upokorzyć u innych, der weiß, was es bedeutet, Angst zu haben. Że on jedyny wie, co to znaczy bać się. Ja. Sie wussten, diese Männer zum Königshof, da muss man gut drauf sein, muss man erfolgreich sein, da müssen wir hingehen, da können wir nicht hingehen, da nimmt uns keiner an, der König Saul nimmt uns nicht an. Oni sobie zdawali sprawę, że udać się na dwór króla, to trzeba się wyszykować, trzeba dobrze tam stanąć przed królem, trzeba być człowiekiem na poziomie i wiedzieli, tam nie ma dla nas miejsca, tam nikt nas nie przyjmie. Sie fühlten sich beim David viel näher an seinem Herzen. I przy Dawidzie oni odczuwali, że po prostu mają dostęp do jego serca. Czuli się dużo bliższymi mu niż jakiemukolwiek innemu. Weil David auf ihrem Niveau war. Dlatego, że Dawid zniżył się do ich poziomu. Ja. Und wenn wir an unseren Herrn Jesus denken, David ist natürlich auch ein Vorbild auf den Herrn. Gdy teraz przeniesiemy te myśli na Pana Jezusa, bo przecież Dawid jest takim wzorcem starotestamentowym wskazującym na Pana Jezusa. Als Gott auf diese Erde kam in der Form des Herrn Jesus. Gdy Bóg przyszedł na tę ziemię w formie, tak jak brat się wyraził, Pana Jezusa. Dann ist er so gekommen, der ist auf unser Niveau gekommen. To znaczy przyszedł w uniżeniu, on zniżył się do naszego poziomu. Er war hungrig, er war müde, er on hat był, geweint. On był głodny, on był zmęczony, on płakał. Er hat mit uns gegessen. On jadał z nami. Er war so zugänglich. On był tak przystępny. Dass die Menschen, dass jeder kommen konnte, sogar die Kinder fühlten sich wohl bei ihm. Że każdy mógł przyjść, nawet dzieci, bez przeszkód żadnych, bez żadnych oporów przybiegały do Pana Jezusa. Und das war so anziehend an seinem Leben. I to było takim bardzo przyciągającym dla innych ludzi w jego życiu. Einmal hatte Herr Jesus seine Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Pewnego razu Pan Jezus zapytał swoich uczniów, czy i wy też chcecie odejść? Und was war die Antwort in Johannes 6? I jaka była odpowiedź w Jana 6 jednego z uczniów? Wollt ihr auch weggehen? Pan Jezus zapytuje ich, chcecie i wy odejść? Und die Antwort war, Simon Petrus antwortet zu ihm. Odpowiedź Szymona Piotra była do niego. 6, 68. Johannes 6, Vers 68.
6:68. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Zu wem wollen wir gehen? Do kogo? Do kogo mamy jeszcze chcieć iść? Willst du auch weggehen? Czy ty też chcesz odejść? Bist du in deinem Herzen vielleicht in der Gefahr, auch vom Herrn Jesus wegzugehen? Czy ty w swoim sercu jesteś może też w tym niebezpieczeństwie, żeby odejść od Pana Jezusa? Zu wem willst du denn gehen? Do kogo chcesz iść? Der Jesus hat Worte ewigen Lebens. Pan Jezus ma słowa żywota wiecznego. Sie sagten ihm, du sagst uns das, was wirklich wichtig ist. Oni wiedzieli, ty mówisz do nas to, co dla nas jest ważne. Du hast uns doch gesagt, wer wir wirklich sind. Ty nam przecież powiedziałeś, kim my naprawdę jesteśmy. Und du hast uns den Weg gezeigt zum Himmel. I ty pokazałeś nam jedynie drogę do nieba. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. I dlatego argumentuje Piotr, a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego, tym Świętym Bożym. Und so waren sie angezogen vom Herrn Jesus. W ten sposób oni byli przyciągnięci przez Pana Jezusa. Während seines Lebens. W czasie jego życia na ziemi. Und heute Morgen lasen wir noch einen anderen Vers aus Johannes 12. I dzisiejszego poranka czytaliśmy również inne miejsce z Ewangelii Jana z 12 rozdziału. Der auch von der Anziehungskraft des Herrn Jesus spricht. Wiersz, który również mówi o tej niezwykłej sile przyciągania serc przez Pana Jezusa. Eine Anziehungskraft, die er nicht während seines Lebens hatte, sondern die er gehabt hat auf dem Kreuz. I to była siła przyciągania Pana Jezusa już nie w jego życiu, lecz w jego śmierci, gdy wisiał na krzyżu. Kapitel 12, Johannes 12, Vers 32. 32 wiersz czytaliśmy. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Wie kann es sein, jak to możliwe, dass wir angezogen sind vom Kreuz? Że jesteśmy przyciągani przez krzyż. Das Kreuz ist ein Folterinstrument. Krzyż sam w sobie jest instrumentem tortur. Wo ein Mensch ganz fürchterlich entstellt hängt. Gdzie człowiek w całkowicie okropny sposób potraktowany tam wisi na tym drzewie. Was zieht uns an am Kreuz? Co nas przyciąga więc do krzyża? Es ist, dass wir dort erkannt haben, meine Schuldfrage im Gericht Gottes wurde dort geregelt. To jest to, że rozpoznaliśmy wierząc, patrząc na krzyż, że moja wina, która była przed Bogiem, tam została załatwiona przez to, że została włożona na tego, który wisi na krzyżu. Ich sehe dort die Liebe Gottes für mich. Widzę tam, w tym dziele krzyża, widzę miłość Bożą wobec mnie osobiście. Und der Jesus sagt, wenn ich erhöht bin, i dlatego Pan Jezus o tym mówi, gdy zostanę wywyższony ponad ziemię, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. To przyciągnę wszystkich do siebie. Das heißt nicht, dass alle Menschen errettet werden. To nie oznacza to słowo, że wszyscy ludzie zostaną uratowani, zbawieni. Es spricht von den Menschen, die von neuem geboren werden. To mówi głównie o tych ludziach, którzy są na nowo zrodzeni. Und die wirklich in ihm erkennen, was er für sie getan hat. I którzy naprawdę w nim poznają, co on dla nich uczynił. Also wir sind angezogen vom Herrn Jesus durch sein Leben. A więc jesteśmy przyciągnięci przez Pana Jezusa przez jego życie. Und wir sind angezogen vom Herrn Jesus durch sein Werk für uns am Kreuz. Ale jesteśmy również przyciągnięci szczególnie przez Pana Jezusa przez jego dzieło, którego dokonał dla nas na krzyżu. Und auch heute ruft der Herr Jesus noch: Kommt her zu mir. I dlatego Pan Jezus i dzisiaj nawołuje do każdego człowieka: pójdźcie do mnie wszyscy. Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen. Wszyscy wy, którzy właśnie jesteście obciążeni i udręczeni. Seid ihr alle schon gekommen? Czy wszyscy już przyszliście? Ist hier jeder in dem Saal schon zum Herrn Jesus gekommen? Czy każdy, kto jest obecny w tej sali, przyszedł już do Pana Jezusa? Es reicht nicht zu wissen, nie wystarczy to, naprawdę nie wystarczy. Wie man errettet wird. Wiedzieć to, w jaki sposób człowiek staje się zbawionym. Man muss kommen. Musisz przyjść. Einige von euch sind in christlichen oder haben das schon sehr, sehr oft gehört und ihr kennt das Evangelium. Niektórzy z was bardzo często już słyszeli Ewangelię od wczesnych lat dziecięcych. Ja, wenn ich Kopfschmerzen habe, gdy mam bóle głowy, dann tue ich hier eine Aspirin rein, to
To wtedy wrzucam sobie aspirynkę do takiej butelki. Weil ich weiß, Aspirin hilft bei Kopfschmerzen. Ponieważ wiem, że to dobrze działa na ból głowy. Aber sie wird nur wirken, wenn ich sie auch nehme, wenn ich sie trinke. Ale to nie wystarczy, że wrzucę ją do tej butelki. Ja muszę naprawdę wziąć teraz tą mieszaninę i wypić. Ja. Und wenn du nicht zu meinem Jesus kommst, jeżeli ty nie przyjdziesz do Pana dann Jezusa, weißt du vielleicht, ja, Jesus kann retten, Jesus ist der Retter. To może będziesz wiedziała, tak jak o tej butelce, że Pan Jezus może wyratować, Pan Jezus może pomóc. Tak, On wszystko to może. Und das ist das typische Problem auch von Christen, von Kindern, die gläubige Eltern haben. Sie kennen das alles. To jest typowy problem dzieci, które wzrastają w domach wierzących rodziców. One to wszystko wiedzą teoretycznie. Bist du persönlich schon gekommen? Ale pytanie, jakie jest do ciebie, czy osobiście już przyszedłeś, czy przyszłaś do Pana Jezusa? Bist du auf den Knien gewesen vor dem Herrn Jesus? Czy byłeś już na kolanach przed Panem Jezusem? Und hast gesagt, Herr Jesus, ich komme jetzt und ich nehme dich jetzt auf. I powiedziałeś mu to, Panie Jezu, przychodzę i przyjmuję ciebie. Wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du das heute und jetzt tun, da du, wo du sitzt. Jeżeli tego nie uczyniłeś, nie uczyniłaś, to możesz to uczynić teraz, tu gdzie jesteś, nawet siedząc. Ich möchte diese Verse lesen aus Matthäus 11, diese bekannten Verse, Matthäus 11. Ja chciałbym do tego jeszcze przeczytać te znane wiersze z Ewangelii Mateusza, 11 rozdział. Vers 28 und dann auch 29 und 30. Kommt her zu mir. Przeczytamy 11 rozdziału od 28 wiersza do 30. Bis zum Ende des Kapitels. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Ja. Der Herr verspricht ja Ruhe. Pan Jezus obiecuje pokój. Spokój, ukojenie. Was muss man machen, um die Ruhe zu bekommen? Co trzeba więc zrobić, aby taki spokój otrzymać? Was muss man machen? Co trzeba zrobić? Mówcie. Man muss kommen. Trzeba przyjść. Kommt. Przyjdźcie więc. Das ist der Sünder, der kommt mit seinen Sünden. Co to znaczy? To znaczy, że to ten grzesznik przychodzi ze swoimi grzechami do Pana Jezusa. Das ist die erste Ruhe. To jest pierwszy spokój. Und dann sagt der Herr Jesus was anderes. Ale Pan Jezus tutaj nie kończy na tym, on mówi coś dalej. Und was verspricht er in Vers 29? Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. I mówi, tutaj znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Das ist eine andere Ruhe. To jest inny pokój. Das ist nicht die Ruhe des Gewissens. To nie jest tylko uspokojenie sumienia. Die haben wir schon, wenn wir geglaubt haben. To uspokojenie sumienia my mamy, jak przyszliśmy w wierze do Pana, jak uwierzyliśmy w Niego. Diese zweite Ruhe verspricht der Herr Jesus an Gläubige. Ale ten drugi pokój dla dusz waszych, on, Pan Jezus obiecuje wierzącym. Wie bekommt man diese Ruhe? Jak się otrzymuje ten pokój? Was ist das für eine Ruhe? Co to jest za pokój? Was müssen wir machen, um sie zu bekommen? Co musimy zrobić, aby ten rodzaj pokoju czy ukojenia dla duszy otrzymać? Vers 29. Was müssen wir machen, um diese Ruhe zu bekommen? Co musimy to zrobić, aby to otrzymać? W 29. wierszu jest napisane. Wir müssen, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Pan Jezus mówi tutaj, od czego to zależy. Trzeba wziąć na siebie jego jarzmo. Der Herr Jesus hatte ein Joch. Pan Jezus ma jarzmo. Was ist ein Joch? Co to jest jarzmo? Ihr kennt das ja hier vielleicht noch ein bisschen mehr, was das ein Joch ist. Może więcej wiecie na temat tego niż my w Niemczech, co to jest jarzmo. Ein Joch ist, wenn zwei Kühe nebeneinander herlaufen und sie haben ein Joch hier oben drüber. Kiedyś było tak, że jak woły ciągnęły pług, to były sprzężone przez siebie jarzmem. To była belka, która przechodziła przez ich karki i je razem spinała. Und die Kühe, die laufen nicht dorthin, wo sie wollen, sondern da hinten sitzt einer und der sagt ihnen, wo es lang geht. I wtedy te woły, one nie chodziły sobie jak chciały, tylko z tyłu był ktoś, kto tym elementem uprzęży, jarzmem kierował. I one wtedy szły tam, gdzie on chciał. Und der Jesus sagt, ich habe ein Joch. Pan Jezus mówi, ja mam jarzmo.
Was war das Joch des Herrn Jesus? Was bedeutet das? Co było tym jarzmem Pana Jezusa? Was bedeutet das? Co to oznacza? Jego dzieło. Jego dzieło. Sein Werk. Sein Werk. Das Kreuz? Nicht nur. Nicht nur, ja. Hinten sitzt einer und er leitet. Z tyłu był ktoś, kto kierował Pana Panem Jezusem za pomocą tego jarzma. Das Joch des Herrn Jesus war, dass er den Willen des Vaters tat. Joch des Gehorsams. Das Joch des Gehorsams, genau. Jego to jarzmo to było innymi słowy najgłębsza, doskonała wola, by czynić to, co chce Ojciec. Als der Jesus to było jarzmo posłuszeństwa. Als der Jesus auf der Erde war, hat er als Mensch, er hat immer das getan, was der Vater wollte. Pan Jezus, gdy żył jako człowiek na tej ziemi, zawsze, i to zawsze, czynił tylko to, co chciał Ojciec. Er ist morgens aufgestanden. On stawał rano. Und hat gefragt, i pytał, Ojcze, was soll ich heute tun? Ojcze, co dzisiaj mam uczynić dla Ciebie? Das haben wir heute Morgen auch gelesen, in Jesaja 50 steht das. Myśmy czytali o tym dzisiaj z 50 rozdziału Izajasza. Codziennie budzi ucho moje tam jest. Er öffnet mir jeden Morgen, öffnet er mir das Ohr. Er weckt mir das Ohr. 50. Rozdział Izajasza. Jesaja 50, Vers 4. Czwarty wiersz. Każdego ranka budzi ucho moje. Ja, das heißt, er bekam immer von Gott, dem Vater, bekam er jeden Morgen die Information für den Tag, was er machen sollte. A więc każdego ranka Pan Jezus otrzymywał od Ojca tą wskazówkę, co jest jego wolą na ten dzień. Und er sagt, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich bin nicht zurückgewichen. I Pan Jezus mówi tutaj, ja się nie opierałem. Nie byłem mu przeciwny, nie ustąpiłem ani się nie cofnąłem. So. Und jetzt sagt er uns, der Herr Jesus sagt uns, nehmt auf euch mein Joch. I Pan Jezus teraz do nas mówi, wy weźcie moje jarzmo na siebie. Wie nehmen wir denn das Joch des Herrn Jesus auf uns? Jak to czynimy? Jak my bierzemy to jarzmo Pana Jezusa na siebie? Wie nehmen wir das auf uns? Jak to czynimy? Was müssen wir machen? Przez posłuszeństwo. Durch Gehorsam, seinen Willen gewinnen. Genau. Wir müssen sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. My musimy powiedzieć głęboko w swoim sercu, Panie Jezu, nie moja wola niech się dzieje, lecz Twoja. So, und dann bekommen wir Ruhe für unsere Seele. I wtedy otrzymujemy ukojenie dla naszych dusz. Also, Freitagabend. A więc piątek wieczór. Ich muss die Entscheidung treffen. Muszę się zdecydować. Was mache ich am Wochenende? Co zrobię w ten weekend? Ich habe die Freunde, die wollen die wollen Volleyball spielen gehen, ungläubige Freunde. Mam paru niewierzących przyjaciół, oni chcieliby pograć ze mną w siatkówkę może. Oder ich kann christliche Freunde treffen oder irgendwo in die Versammlung gehen oder. Albo mam też przyjaciół ze zgromadzenia i oni chcą iść do zgromadzenia i może coś z nimi być. Und ich merke, das Joch. I zauważam, jest jarzmo. Und Gott sagt mir, geh mit den Christen, geh dorthin. I Bóg mówi, idź ze swoimi chrześcijańskimi przyjaciółmi, idź tam. Und ich will aber mit meinen Freunden, ich will aber das andere da machen. Ale ja mnie ciągnie do tych przyjaciół, ja bym chciał jednak z nimi pograć tą siatkówkę. Und ich will das, aber das Joch, das reibt hier, das nervt. Ale mam to jarzmo i ono mnie uwiera i ciągnie w inną stronę, wkurza mnie to. Und wenn ich sage, okay, ich mach das, dann bin ich ruhig innerlich, ich gehe diesen Weg. Ale jeżeli ja czuję, w którym kierunku ono mnie ciągnę i powiem w porządku i się ugnę, ono nie będzie uwierać mnie, ono mnie poprowadzi. Aber wenn ich mich entscheide, diesen anderen Weg zu gehen, habe ich keine Ruhe in der Seele. Ale jeżeli jednak zdecyduję, że pójdę tą niewłaściwą drogą, nie w tą, którą pociąga mnie to jarzmo Pana, to nie będę miał pokoju dla serca, dla ukojenia dla mojej duszy. Wir müssen den Herrn Jesus als unseren Herrn haben. My musimy Pana Jezusa mieć als unseren Retter haben, sorry. Als unseren Retter haben. Pana Jezusa mieć jako naszego ratownika, zbawiciela. Aber wir müssen ihn auch als unseren Herrn haben. Ale my po drugie musimy Pana Jezusa mieć Pana, za Pana.
Und dann werden wir diese beiden Ruhen haben. Diese I wtedy będziemy mieli te dwa rodzaje spokoju, ukojenia. Kannst du sagen, dass du Ruhe hast? Możesz rzeczywiście powiedzieć, że masz taki pokój dla swojego serca? David wurde auch ihr Oberster. Dawid stał się przewodnikiem czy przywódcą tych, którzy do niego się zgromadzili. Sie waren zu ihm hingezogen. Oni zostali do niego przyciągnięci. Aber sie haben sich auch seiner Autorität unterworfen. Ale oni nie tylko to. Oni będąc już przy nim, poddali się naprawdę jego autorytetowi. Und der Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. A Pan Jezus mówi jasno i wprost. Kto moich przykazań słucha i zachowuje je, ten jest tym, który mnie miłuje. Wir haben auch in diesen Kapiteln ein warnendes Beispiel. Mamy w tym rozdziale również pewien ostrzegający nas przykład. Es gab einen anderen, der war auch zu David hingezogen. Był mianowicie inny człowiek, który również był przyciągnięty do Dawida. Dieser Mann hieß Jonathan. Ten człowiek nazywał się Jonathan. Jonathan hatte den großen Sieg Davids über Goliath gesehen. Jonathan był jednym z tych, którzy byli świadkami potężnego zwycięstwa Dawida nad Goliatem. Und als er gesehen hat, der war so mutig, der hat diesen Riesen umgebracht. Jak po prostu pełen fascynacji dostrzegał, że Dawid był tak odważny, że wyszedł naprzeciwko tego olbrzyma i go pokonał. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. To czytamy w 18 rozdziale, że dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. Und Jonathan liebte ihn wie seine Seele, Vers 3. I w trzecim wierszu czytamy, że Jonathan umiłował go jak siebie samego. Und Kapitel 19, Vers 1. A w 19 rozdziale, w pierwszym rozdziale, Jonathan hatte großes Gefallen an David. Czytamy, że Jonathan miał wielkie upodobanie w Dawidzie. Und in Kapitel 20, Vers 4. A w 20 rozdziale, 4 wiersz. Sagt Jonathan, was deine Seele spricht, das will ich für dich tun. Mówi mu nawet, czego tylko życzy sobie dusza twoja, uczynię to dla ciebie. Und in Vers 17. A w 17 wierszu. Und Jonathan ließ David wieder bei seiner Liebe zu ihm schwören. Er liebte ihn, wie er seine Seele liebte. Jonathan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie. Und dann kommt ein ziemlicher Schock. I po tych cudownych wypowiedziach przychodzi rzecz szokująca. Kapitel 21, Vers 1. 21 rozdział, pierwszy wiersz. A wstawszy odszedł. Jonathan zaś powrócił do miasta. Ja. Und Jonathan kommt zurück in die Stadt. Jonathan idzie z powrotem do miasta. Und in Kapitel 23. A w 23. Vers 18. Rozdziale 18 wiersz. Und czytamy. David blieb im Wald und Jonathan ging in sein Haus. Kapitel 23, Vers 18. I czytamy tutaj, że Dawid pozostał w Choreszy, a Jonathan poszedł do swojego domu. Und wisst ihr, was mit dem Jonathan später passiert ist? Wiecie, co się stało później z Jonathanem? Jonathan ist bei seinem Vater geblieben. Jonathan pozostał u swego ojca Saula. Er hat es vorgezogen, in dem Königshaus zu bleiben. On po prostu więcej cenił sobie to, by pozostać w domu królewskim. Obwohl er wusste, obwohl seine Seele an David hing. Chociaż on wiedział to i jego serce, jego dusza była przylgnęła do Dawida. Und dann gab es Krieg. I w pewnym momencie zdarzyło się jeszcze gorzej, und Jonathan, że wybuchła wojna. Und Jonathan mit seinen Brüdern ist mit seinem Vater gestorben im Krieg. I Jonathan wraz ze swoimi braćmi, ze swoim ojcem poginęli w tej wojnie. Und vielleicht bist du auch wie Jonathan. I może ty jesteś takim jak Jonathan. Dass du weißt, ja, Jesus ist mein Retter. Że ty wiesz, Jezus, Pan Jezus jest moim zbawicielem. Aber dass du sagst, ich will aber nicht in die ganze Schmach, in die ganze Schande von Christus eintreten. Ale mówisz sobie jednocześnie w sercu, ja nie chcę wstąpić w całą hańbę bycia z Chrystusem. Dass du versuchst noch von der Welt möglichst viel mitzunehmen. I w ten sposób próbujesz jeszcze możliwie jak najwięcej wyrwać z tego świata dla siebie. Dass du sagst, ja, mein Herz gehört Jesus. I mówisz sobie tak, moje serce należy do Pana Jezusa.
Aber ich will eigentlich noch in dieser Welt Ale mich, właściwie to jeszcze chcę cały czas w tym świecie mich so wirklich verwirklichen. Ich möchte noch chciałbym się jeszcze urzeczywistnić, chciałbym się spełnić, chciałbym być tym, czym chcę. Ja, dass eigentlich dein Herz mehr an der Welt hängt. I w rzeczywistości prowadzi to do stanu, że bardziej twoje serce przylgnęło do świata niż do tego Pana. Als den Weg hinter einem verworfenen und ja, verworfenen Christus herzu. Jak do drogi za odrzuconym Chrystusem. Dann ist die Warnung von Jonathan hier. To wtedy, jeżeli tak jest, to to ostrzeżenie wynikające z przypadku Jonatana, dass du geistig sterben wirst. Jest bardzo poważne. Ja. Jeżeli tak zrobisz, to umrzesz duchowo. Du kannst das Seelenheil nicht verlieren. Możesz nie, o, nie, znaczy nie stracisz swojego zbawienia dla duszy. Ale du kannst deine Krone verlieren. Ale swoją koronę na pewno stracisz. Und du kannst im Himmel ankommen und merken, ich habe mein ganzes Leben habe ich eigentlich in den Mülleimer gesteckt. I wtedy rozpoznasz, któregoś dnia, jak przyjdziesz do nieba, właściwie moje całe życie i wszystkie moje szanse wyrzuciłem do kosza na śmieci. Hast du dich schon ganz auf die Seite des Herrn Jesus gestellt? A więc, czy już całkowicie, jednoznacznie stanąłeś po stronie Oder Pana Jezusa? Liebäugelst du immer noch die ganze Zeit mit der Welt? Albo cały czas uprawiasz miłostki ze światem. Sonntag, immer schön. W niedzielę, tak, pięknie otworzysz śpiewnik. Laut singen. Głośno śpiewać. Laut Amen sagen. Głośno powiedzieć Amen. Ja, wir wissen genau, wie wir sprechen müssen, damit wir dazugehören. Das alles können wir sehr gut. My wiemy, jak mamy się zachowywać, żebyśmy dobrze wypadli w tym towarzystwie. To wszystko my znamy, te wszystkie niuanse. Aber bist du bei David? Bist du bei mir Jesus? Ale czy jesteś z Dawidem? Czy jesteś z Panem Jezusem? Sie waren bei David. Oni byli. Sie waren auch für David. Ale oni nie tylko byli z Dawidem, oni byli również sercem za Dawidem. Und das lesen wir jetzt in 2. Samuel 23. I o tym czytamy w 2 Samuelowej 23. Wir lesen in 2. Samuel 23. 2. Samuelowej 23 czytamy. Vers 13. 13. wiersz. Und drei von den 30 Häuptern gingen hinab, kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adulam. Bis Vers 17 am Ende. David wollte nicht trinken. Do 17 wiersza do końca. Co dotyczy tych trzech spośród 30 dowódców, to zstąpili oni i przyszli w okresie żniwa do Dawida, do pieczary Adulam, podczas gdy oddział Filistyńczyków obozował w dolinie Refaim. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie. Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc, niech mnie Pan zachowa, abym miał to uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia i nie chciał jej pić? Tego dokonali ci trzej rycerze. Diese Männer, die waren nicht nur bei David, sondern die waren für David. Ci trzej mężowie nie tylko byli z Dawidem, oni byli całym sercem za Dawidem. Ja, ihre Liebe zu David hat sie auch in Bewegung gesetzt. Ich miłość do Dawida po prostu sprawiła ich w czyn, w ruch. Es ist so interessant zu sehen, David, to bardzo interesującą rzeczą widzieć. In Vers 15 David hat gar keinen Auftrag gegeben. Mianowicie David nie dał im żadnego zlecenia. David, zróbcie to albo tamto. David dachte nur bei sich, oh Bethlehem. David po prostu tęsknie wspominał Betlejem. O Betlejem. Meine Heimatstadt. Moje ojczyste miasto. Wie schmeckt das Wasser so gut? Jakżeż woda tego Betlejemu mi smakuje. Dann hat er gesagt, o, wer wird mir Wasser zu trinken geben? I on westchnął tak, kto da mi się napić wody ze studni Betlejemu? Das war mehr so ein Seufzer, so, wer wird mir zu trinken geben? Könnte ich doch mal was trinken? To było coś więcej niż po prostu tylko takie westchnienie. To było głębokie westchnienie ducha do Pana. Panie, daj Ty mi pić. Ja.
Zaspokój moje pragnienie. Und da waren, das hat nicht jeder gehört, das haben nicht alle gehört. Nie wszyscy to słyszeli. Das haben nur die gehört, die nah dran waren. To słyszeli tylko ci, którzy byli blisko Dawida. Und so sehen wir auch beim Herrn Jesus. I tak też widzimy to u Pana Jezusa. Dass zum Beispiel der Jünger Johannes, że na przykład uczeń jego Jan, besonders nah am Herrn Jesus dran war und mehr Informationen bekam vom Herrn Jesus. Był szczególnie blisko przy Panu Jezusie i z tego powodu więcej wiedział o tym, co go poruszało, niż inni. Und so wird es uns auch gehen, wenn wir nah dran sind am Herrn Jesus. I tak będzie również i z nami. Jesteśmy, jeżeli jesteśmy blisko Pana Jezusa, to będziemy wiedzieć więcej o nim. Wenn wir viele Zeit in der Bibel verbringen und im Gebet vor ihm, jeżeli wiele czasu poświęcamy czytaniu Słowa Bożego i modlitwie do Pana, przed Panem, dann wird er uns auch mitteilen, to on będzie z nami się dzielił swoim was wir hören müssen. Będzie nam mówił o tym, co jest ważne, żebyśmy usłyszeli. Und dann werden wir die Wünsche seines Herzens werden wir kennen. I wtedy życzenia jego serca będą nam znane. Wie nah bist du dran? Jak jesteś blisko przy nim? Weißt du, was sich der Herr wünscht? Wiesz o tym, czego Pan Jezus sobie życzy? Wonach er heute durstig ist? Co jest jego dzisiejszym pragnieniem? Diese Männer, sie machten sich sofort auf. Ci trzej mężowie natychmiast wstali, jak na rozkaz. Sie haben nicht rumüberlegt, ja, wie machen wir das und das ist ja gefährlich, wir müssen einen Plan machen. Nie, oni nie, wcale się nie zastanawiali, nie mówili, to jest taka niebezpieczna wyprawa, przemyślmy ją dobrze, zaplanujmy. Sie sind spontan durchgestartet. Oni po prostu spontanicznie wstali i wystartowali. Ja. Haben wir diese Spontanität noch? Gibt's das? Czy mamy jeszcze taką spontaniczną energię w sobie? Dass wenn man merkt, das ist jetzt der Wille des Herrn, dann los. Czy mamy to w sobie, by rozpoznać wolę Pana i powiedzieć, dawaj, do dzieła. Ja. Und sie haben das getan unter Einsatz ihres Lebens. I oni to naprawdę uczynili, narażając własne życie, a więc za najwyższą cenę. Ja. Nun, wir werden nicht alle dazu aufgerufen, unser Leben zu lassen. My nie wszyscy przez Pana jesteśmy do tego powołani, aby położyć nasze życie dla Niego jako męczennicy. Ja. Aber das Wort sagt uns, ich möchte den Vers mal lesen. Ale Słowo Boże mówi nam i chciałbym przeczytać ten wiersz. Ihr kennt ja alle Johannes 3, Vers 16. Znacie trzeci rozdział Jana, 16 wiersz. Und hier kommt die Antwort auf Johannes 3, Vers 16, die finden wir in 1. Timotheus. Ale tu, w pierwszym Tymoteusza, znajdujemy odpowiedź na ten wiersz 3:16 z Jana. 1. Johannes 3, Vers 16. Przepraszam, 1. Jana. 1. Jana 3:16. Die Antwort auf Johannes 3, Vers 16 finden wir in 1. Johannes 3, Vers 16. Auf Johannes Evangelium Johannes 3 Vers 16. Odpowiedź na Ewangelię Jana 3:16 znajdujemy w pierwszym liście Jana 3:16. Er hat sein Leben gegeben für uns. On mianowicie tam dał swoje życie za nas. Finden wir die Antwort in 1. Johannes 3 Vers 16. Ale odpowiedź na to co Pan Jezus dla nas uczynił, znajdujemy w pierwszym liście Jana 3:16. Da steht bei uns zumindest, ich weiß nicht, ob das hier bei eurer Verszählung auch klar ist. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Po tym poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Auch wir sollen unser Leben einsetzen. Także i my powinniśmy czynić z narażeniem życia własnego. Wir sollen nicht postawić, nur, krótko mówiąc, nasze życie za sprawę. Wir sollen unsere Zeit einsetzen. My mamy zainwestować nasz czas. Wir sollen unser Geld einsetzen. Winniśmy inwestować nasze pieniądze. Unsere Energie. Naszą energię. Wo wirst du dein Leben einsetzen? A gdzie ty angażujesz swoje życie? Wie diese Männer für David? Czy tak, jak ci mężowie dla Dawida? Aber dann sehen wir, und das ist der dritte Punkt, dass sie auch wurden wie David. Ale jest jeszcze trzeci punkt, bo widzimy, że oni stali się jak Dawid. Das lesen wir im gleichen Kapitel. Czytamy o tym w tym samym rozdziale. Ja, ab Vers 20. Od 20 wiersza. Vers 20.
20. Wiersz. Und 21. I 21. 2. Samuel. 2. Samuel 23, Vers 20 und 21. Czytamy w dwóch wierszach, 20 i 21. A Benaja, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabseel. Zabił on obu synów Ariela z Moabu. On też, gdy pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. Zabił on również pewnego Egipcjanina, olbrzymiego wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręku włócznie. On zaś podszedł do niego z kijem tylko. Wyrwał Egipcjaninowi z ręki włócznie i zabił go tą jego włócznią. Benaja erschlägt einen Löwen. Najpierw czytamy, że Benaja zabija lwa. Erinnert euch das an jemanden, der vielleicht auch mal einen Löwen erschlagen hat und einen Bären? Czy to nie przypomina wam kogoś, kto wcześniej był znany już z tego, że zabijał lwa albo niedźwiedzia? Wer hat schon mal einen Löwen, einen Bären erschlagen? Kto wcześniej już zabił lwa albo niedźwiedzia? Syn Isaiego. Son Isaias. Der Sohn Isaias, yes. Ganz genau. Tak. David. Tak, to był David. David. Und der Benaja, der erschlägt einen ägyptischen Mann. A Benaja zabił również Egipcjanina pewnego. Ein großer Mann. Potężnego Egipcjanina. Und der Benaja, der geht zu ihm mit einem Stock. I zrobił to w taki sposób, że podszedł do niego z kijem tylko. Wisst ihr, was der Goliath zu David gesagt hat? Wiecie, co powiedział Goliath do Dawida, gdy on tak do niego podchodził? Bin ich ein Hund, dass du zu mir kommst mit einem Stock? Czy ja jestem psem, że podchodzisz do mnie z kijem? Und er nimmt dem Ägypter, der Benaja nimmt dem ägyptischen Mann seinen eigenen Speer ab und tötet ihn mit seinem eigenen Speer. I podchodząc tak do niego, zabrał mu jego włócznię i tą jego włócznią go zabił. So wie David den Goliath mit seiner eigenen Waffe abgetötet hat. Tak jak dokładnie kiedyś Dawid zabił Goliata jego własną bronią. Warum hat der Benaja das gemacht? Dlaczego Benaja to uczynił? Wo hat er das hergehabt? Skąd on to wziął, takiego rodzaju sposób działania? Ich denke, dass er das beim David gesehen hat und dass er den David nachgemacht hat. Ja myślę, że to były wyraźne wskazówki na to, że naśladował Dawida. Wisst ihr, wenn wir beim Herrn Jesus sind, jeżeli naprawdę my teraz jesteśmy z Panem Jezusem, przy und wenn wir für den Herrn Jesus leben, jeżeli żyjemy dla Pana Jezusa, dann passiert was Wunderbares in unserem Leben. To wtedy coś cudownego dzieje się w naszym życiu. Wir werden dem Herrn Jesus immer ähnlicher. Mianowicie stajemy się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. So wie der Benaja dem David ähnlicher wurde. Tak jak Benaja stawał się podobny do Dawida. Petrus ruft uns auf in 1. Petrus 2, Vers 21. Piotr, apostoł, nawołuje do nas w pierwszym liście swoim, 1. Petrus 2, Vers 21, dass wir wiersz 21. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Christus hat uns ein Beispiel hinterlassen. Chrystus pozostawił nam przykład. Und wir sollen so leben wie er. I winniśmy żyć tak jak on. Ja. Wenn wir ihm nachfolgen, dann gehen wir in seinen Fußstapfen. Jeżeli rzeczywiście idziemy za nim, wstępujemy w jego ślady, to po prostu stawiamy stopy w te ślady, które on pozostawił. Und in Vers 22 und 23 finden wir. A wiersze 22 i 23 znajdujemy dalej. Finden wir vier Fußstapfen. Znajdujemy cztery ślady Chrystusa. Und die könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Możecie o nich przeczytać dokładnie w domu. Wenn wir mit dem Herrn Jesus leben, werden wir verändert. Ale prawdą jest dokładnie to, że jeżeli żyjemy z Panem Jezusem, to jesteśmy przemieniani. Aber es passiert noch was anderes, wunderbares. Ale przy tym dokonuje się jeszcze coś innego cudownego. Wenn wir uns mit den Evangelien beschäftigen, mit seinem Leben, jeżeli zajmujemy się Ewangeliami, szukamy śladów życia Pana Jezusa w nim, dann werden wir automatisch verändert. To nas to automatycznie przemienia. Das ist also nicht nur nachahmen, sondern das ist, dass es uns wirklich, wir werden verändert. A więc to nie jest tylko naśladownictwo zwykłe, lecz naprawdę wewnętrznie nas to przemienia w ten sam charakter. Das sehen wir in 2. Korinther 3. Znajdujemy tą prawdę zapisaną wyraźnie w 2. Koryntian 3. Vers 18. Wiersz 18.
Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. My wtedy wszyscy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ja. Vielleicht sagst du, ich habe den Eindruck, ich mache nicht viele Fortschritte im geistlichen Leben. Może powiesz o sobie, mam takie wrażenie, że nie ma w moim życiu wielkich postępów w duchowych sprawach, w duchowym życiu. Wenn du dich mit dem Herrn Jesus beschäftigst, mit seinem Leben, wirst du Fortschritte machen. Ale tu jest napisane, jeżeli będziesz zajmował się Panem Jezusem, jeżeli będziesz naprawdę się Nim zajmować, to zrobisz postępy automatycznie. Lass mich noch mit einem Gedanken schließen. Pozwólcie, że zamknę to ogłoszenie słowa jedną myślą. Und zwar die Frage, wann kamen diese Männer zu David? I to takim pytaniem, kiedy przyszli ci mężowie do Dawida? In unserem ersten Abschnitt, in 1 Samuel, haben wir gesehen, w pierwszym naszym fragmencie, w pierwszej księdze Samuelowej widzieliśmy, dass die Männer zu David kamen, że ci mężowie przyszli do Dawida. Verzeihung, das ist in 2. Samuel 23. Sie kamen zur Erntezeit. Nie, przepraszam. To jest napisane w 2. Samuelowej 23, że oni przyszli w czasie żniw. Sie kamen zur Erntezeit. Oni przyszli w czasie żniwa. Vers 13. 13. wiersz o tym nam mówi, że w okresie żniwa przyszli do Dawida. Ja. Mam pytanie. Was macht man zur Erntezeit? Co się robi w czasie żniw? Man erntet, oder? Ja, ja. Man bringt die Ernte rein, oder? To zbiera się plony i zwozi się po prostu do stodoły. Und während alle anderen Männer auf den Feldern sind und sie bringen die Ernte rein, lassen diese Männer ihren Traktor stehen und gehen zum David. W czasie, gdy było żniwo, gdy było tyle świetnych zajęć i można było żniwować, to ci mężowie zostawili swój traktor na polu i przyszli do Dawida. Und seht ihr, die Männer drumherum, die haben gedacht, was ist denn bei denen los? I ludzie dookoła sobie myśleli, co się z nimi dzieje, czym oni się zajmują. Und heute in der Welt wird auch die Ernte eingefahren. I dokładnie tak samo jest dzisiaj na świecie, że dzisiaj na świecie się żniwuje, każdy się obławia. Es gibt nur eins und das ist... Wszystko jest, brać, das, brać, brać. Das Geld reinzubringen, genau. Pieniążki, tu, do mnie. Vorwärts zu machen, Karriere zu machen. Robić karierę, cały czas starać się o to, żeby było lepiej, żeby było świetniej. Und da gibt es einige Christen, i w tych okolicznościach tego żniwowania są chrześcijanie, die sagen, nein, ich gehe zu jemand anders, ich diene jemand anderem. I którzy mówią, nie, ja mam kogoś innego. Ja idę do kogoś innego. Wo stehst du? Was machst du? Gdzie ty jesteś obecny? Gdzie ty stoisz w tym czasie żniw? Wenn du morgens aufwachst, ist der erste Gedanke, das nächste Projekt, das nächste, den nächsten Verkauf, den nächsten Auftrag, das und das. Gdy wstajesz rano, zastanawiasz się już, jaki będzie następny projekt, jakie będzie następne zlecenie, co by tu zrobić, żeby zarobić? Ich sage nicht, dass es falsch ist zu arbeiten, wir sollen hart arbeiten, das ist nicht der Punkt. Ja nie mówię, że rzeczą złą, fałszywą jest pracować. Nie, to nie o to chodzi. Es geht darum, bist du bereit, Einsatz zu zeigen für den Herrn Jesus, wie diese Männer? Ale czy chodzi o to, czy jesteś gotów wykazać swoją gorliwość dla Pana? Die Opfer brachten, ja. Tak jak ci mężowie, którzy przyszli do Niego, przysłuchiwali się Mu i złożyli ofiarę. Und dann lesen wir in 1. Chronika. W pierwszej księdze Kroniki czytamy. Wo andere Männer auch kamen zu ihm. Że też inni mężowie przyszli do Niego. In Kapitel 12, w rozdziale 12. Und hier kamen welche in Vers 16. Sie kamen, wenn alle seine Ufer, die Ufer, also wenn sie gingen über den Jordan zu David, wenn er alle seine Ufer überflutet. Czytamy tutaj o tym, że przeprawili się przez Jordan do Dawida, przyszli do Dawida w czasie, gdy wystąpił Jordan z brzegów i zalał wszystkie doliny na wschód i na zachód. Sie hätten auch sagen können, oh, der Jordan ist gerade überflutet, das ist doch jetzt nicht der Augenblick. Mogli powiedzieć tak,
Jordan wystąpił z brzegów. To nie jest właściwy moment, żeby się przeprawiać do Dawida. Wir warten zwei Wochen und dann gehen Poczekamy wir sobie dwa tygodnie, wszystko popadnie i wtedy będziemy się przeprawiali do Dawida. Seht ihr, um dem Herrn Jesus zu dienen, gibt es immer eine gute Ausrede. Um dem Herrn Jesus nicht zu dienen, gibt es immer eine gute Ausrede. Wiecie, o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że żeby nie służyć Panu Jezusowi, na to jest zawsze dobra wymówka. Ich muss erst mein Studium fertig machen. Ja, najpierw postudiuję sobie. Muss ich erstmal jetzt vier Jahre hart arbeiten und dann habe ich eine gute Stelle und dann werde ich mich dem Herrn widmen. Albo muszę teraz najpierw 4 lata popracować, będę miał swoją, osiągnę swoją pozycję i wtedy będę Panu służył. Und nach 4 Jahren, dann hat man zwei kleine Kinder. A po tych 4 latach okazuje się znowu dzieci, mam dwoje małych i muszę się nimi najpierw zająć. Und jetzt habe ich so viele andere Sachen zu tun, ich habe immer noch keine Zeit wirklich für Bibelstudium. Ach, mam tyle rzeczy do zrobienia, właściwie to ciągle mi brakuje czasu na czytanie Słowa Bożego. Seht ihr, der Jordan ist eigentlich immer überflutet. A więc widzimy, Jordan ciągle występuje z brzegów. Wenn ihr eine Entschuldigung sucht, jeżeli szukasz usprawiedliwienia, ciągle je znajdziesz. Aber diese Männer haben gesagt, egal, wir gehen Ale ci durch. Mężowie powiedzieli, obojętne, niech będzie Jordan jaki chce, idziemy. Weil sie von der Liebe angezogen waren. Ponieważ byli przyciągnięci miłością do Dawida. Und zuletzt sehen wir in Vers 20. I ostatecznie, czy przeczytamy jeszcze na koniec 20 wiersza? Dann kamen einige, da steht nur, als er mit den Philistern gegen Saul in den Kampf zog. 12, Vers 20. Czytamy tutaj w 20 wierszu, w tej pierwszej księdze kronik, że gdy chodził on z Filistyńczykami na wojnę przeciwko Saulowi. Das war die Situation, dieser letzte Kampf, wo Saul gestorben ist. To była ta sytuacja, gdy to była ostatnia wojna, w której zginął Saul. Und der David, der ist dann letztlich nicht mit in den Kampf gezogen. I David ostatecznie nie poszedł na tą wojnę przeciwko Saulowi. Aber der Punkt ist hier, es sind Männer gekommen, in dem Augenblick sind sie zu David gekommen, um ihm zu helfen, als diese Schlacht stattfand. Ale tu chodzi o to, że tu przyszli mężowie, aby wspomóc Dawida, gdy się ta wojna zaczęła. Und nach der Schlacht ist David König geworden. I po tej wojnie David stał się królem. Das heißt, sie sind gekommen zu David in die Verwerfung kurz bevor er König wurde. To znaczy, oni przyszli do Dawida w czasie jego odrzucenia, gdy był po drugiej stronie. W czasie jego odrzucenia, zanim jeszcze stał się królem i to krótko przed tym, jak się stał królem. Und unser David ist auch jetzt noch verworfen. I tak jest nasza sprawa z Panem Jezusem. Nasz Dawid, Pan Jezus, jest teraz odrzucony. Aber wir stehen kurz vor dem Augenblick, wo er König wird. Ale jesteśmy krótko przed tą chwilą, kiedy on naprawdę obejmie panowanie, będzie królem. Wo er wiederkommt und wo er dann in dieser Welt auch anerkannt sein wird als der Herr der Herren. Gdy on przyjdzie i także w tym świecie zostanie uznany jako Pan Panów i Król Królów. Vielleicht steht dieser Augenblick sehr kurz bevor. Być może ta chwila jest o wiele mniej odległa niż myślimy. Może jest bardzo blisko już nas. Vielleicht hast du noch zwei Monate, vielleicht noch zwei Jahre. Może masz dwa miesiące. Może masz dwa lata, nie wiem. Aby Panu Jezusowi. Vielleicht dem Herrn für zwei Jahre mit vollem Einsatz zu dienen. Aby z pełną gorliwością serca mu służyć. Ja. Wollen wir nicht noch auch zu David überlaufen, bevor er König wird, während er noch in der Verwerfung ist? Nie chcemy przybiec do Dawida jeszcze zanim zostanie ogłoszony królem. Es lohnt sich. To się opłaca. Wenn wir im Himmel sind, dann werden wir nur eine Sache bereuen. Jeżeli będziemy w niebie, to będzie jedna jedyna rzecz, której będziemy żałować. Dass wir dem Herrn Jesus nicht mit mehr Hingabe und mit mehr Eifer und mehr Einsatz gedient haben. Mianowicie jedna rzecz, którą pożałujemy wstępując tam, to to, że nie służyliśmy mu z większym oddaniem i z większą gorliwością niż to miało miejsce. Es lohnt sich. To się opłaca.